Cholera, znowu co się stało z samym nagraniem. Tym razem nic nie stracicie się prawdopodobnie, nawet może z dwóch moich zdań, które powiedzmy, że przebolejecie. No ale dziwna sprawa. Nie wiem, Co czym za to jest głupiec? spowodowane, że akurat teraz się zaczęły takie cudawianki dziać. Nie rzucajcie swoją bronią tak niedaleko. Zwykle nie dostaje się drugiej szansy na zadanie ciosu. No, różnie bywa. No ale biegnijmy tam, już widzę, że altaje troszkę. Czy przed kimś Mi się uciekał? udaje, czy trochę inaczej biega. Nie wiem. Lepiej, żeby nie sprawiał kłopotów. No raz. Udajmy się do Jerozolimy. Wreszcie myślałem, czy bym nie chciał ostatni raz właśnie tak cholera tam się przejść do nich. Ale nie, dobra. Nie przedłużajmy tego. Jeśli będę kiedyś chciał Julianus wrócić, ostrzega, prawda, do że tych flak i tak obserwujecie dalej, czujny strażnik, powinieneś się natychmiast to wtopić to po w prostu otoczenie. zrobię. Nawet najmniejsze zamieszanie przyciągnie jego uwagę. Okej. Złota Jerozolima. Witaj, przyjacielu. Pokój i bezpieczeństwo z który nas tobą. nie lubisz. I z tobą, bracie. Los ma poczucie humoru. Więc to prawda. Robert de Sable jest w Jerozolimie. Widziałem rycerzy na własne oczy. Za tym człowiekiem ciągnie się nieszczęście. Jeśli tu jest, znaczy, że już ma jakieś złe zamiary. Nie pozwolę mu działać. Niech żądza zemsty nie przesłoni ci myśli, bracie. Obaj wiemy, że nic dobrego z tego nie wyniknie. Nie zapomniałem. Nie masz się czego obawiać. Nie szukam zemsty, a wiedzy. Zaprawdę nie jesteś tym człowiekiem, którego znałem. Moja praca wiele mnie nauczyła. Pozwoliła mi poznać tajemnice, ale wciąż istnieją elementy układanki, których mi brakuje. Co masz na myśli? Wszyscy, których zgładziłem, pracowali razem, zjednoczeni pod dowództwem tego człowieka. Robert ma plany co do tej ziemi. Tyle wiem na pewno. Ale dlaczego, jak, gdzie i kiedy? To jest poza moim zasięgiem. Krzyżowcy i Saraceni razem? Nie są ani tym, ani tym. To templariusze. Templariusze są częścią armii krzyżowców. Albo chcą, aby król Ryszard tak myślał. Nie, są lojalni tylko wobec Roberta de Sable i szalonej idei, że to właśnie oni powstrzymają wojnę. Dziwna ta twoja opowieść. Nawet nie masz pojęcia, Maliku. Ale powiedz mi, gdzie ich widziano. Muszę wyruszyć jego śladami, zanim mi się wyśliźnie. O trzech miejscach wiem na pewno. Na zachód stąd, w pobliżu strażnicy i szpitala. Oraz na południowy zachód, przy kościele świętego grobu. Dowiedz się tyle, ile możesz. Ja zrobię to samo. Będę się śpieszyć. Uważaj na siebie, przyjacielu. No, cholera. Praktycznie się zmieniliśmy. To już nie jestem sam Altair. No dobra. Okej, kościół świętego grobu. Gdzie takowego mogę szukać? Coś mi mówi, że tutaj. No dobra. Okej, musimy się dać w prawo. Nędzny nie, chyba wiecie co, prawdopodobnie to osadzenie. Chociaż w sumie mogłoby nam odnieść potem korzyści. Przynieść korzyści w przyszłości. W momencie, kiedy będziemy uciekali już po dokonaniu zlecenia, powiedzmy. A co do tej drabiny? Nie. No tak. Znaczy, no, do drabiny w koniec końców nie doleciałem, no ale... Szejtan, no mi się to podoba, cholera. Określenie szejtan. No, ale może tak to się właśnie u nich wymawia, no cholera, w sumie. No komuś też musiał spodobać koniec końców, prawda? Skoro to się w grze pojawiło. Znaczy, mógłbyś może, Altairze, wleźć tutaj? Tutaj widzisz, masz takie fajne. O właśnie, ja o tym. Dziękuję. No czegoś musimy zacząć. Okej, to chyba prawie wyglądało jak właśnie świątynia. Nie pamiętam, gdzie był szpital, albo gdzie go w ogóle szukać. To mi się pokazało. Tutaj prawdopodobnie będzie asasynacja, nie? Albo tutaj. Prawie na pewno korzyści będziemy mieli, jeśli przyniesiemy cokolwiek stąd. Okej, okay. O cholera, nie żyję. O Jezus Maria. Co ja zrobiłam? Ile metrów to było? Arturitu, tak, Arturitu. Cholera, no co was tutaj? Nie chciałem tego. No okej, okay, przynajmniej nas nie atakowali. Trafiłem oczywiście OBS-a, dlatego mieliście tego laga. No, takie uroki posiadania jednego monitora tylko i pracy na nim. Podaj, zabij. Jere, jere. Nie trzeba długo szansę jeszcze. Zabicie. Kontra. No to...
przyznam, że to zawsze jakoś płynnie idzie. No szczerze, rządzenie losu i tyle tak naprawdę, no okej. Okay. Dobra, idźmy dalej. Nie wiem co to... Kurwa! No też bojownicy się wrzącili, prawda? Nie no, szybciej będzie się ja ich posyłać, no. Witaj bojowniku. Dobra, nie, wejdziemy sobie na spokojnie, skoro jest akceptowalne, prawda? W sumie te robienie tutaj stoją z jakiegoś powodu chyba, nie? Aha, tutaj jego mość, prawda? Bo i tak nas nie szukają, tutaj widzę flagę. Mi nic nas nie boli, żeby ją żebrać, prawda? Już myślałem, że będzie bolało jednak. Myślałem, że spadniemy. No cholera, i tu jest. A te chłopcy narypało. Dobra, tutaj... A czemu ja się nagle znalazłem tak jakby trochę niżej? Ten jego myśl jakby mógł się odsunąć stąd, czy coś byłoby mi niezmiernie miło. Bo jakieś tak się... Patrzył w tą ścianę, ale no dobra, jak ja tam podejdę, jesteś? To będzie przypał. Dzięki. Tak, nigdy spokój. To będzie szybsze. O, dobra, udało mu się. A to dziad. No tak będzie szybciej faktycznie. O jeden, znowu banda turasów się nas napadła. No my skuteczny to jest kasamy jednak widzę. Wielu was już będzie? Tak. Znaczy nie widzę sensu w sumie, żeby z nimi tu walczyć wszystkimi, prawda? Altair, weź się zbierz do kupek, już dziękuję. On nie chce się cofać, cholera. Nie próbuję tu bronić, naprawdę, uwierzcie mi, próbuję. To się przeżyć, proszę. Nie widzę sensu po prostu bicia się z nim wszystkim naraz, nie? No gdzieś tu jest sens, no powiedzcie mi. Tutaj jest wieża obserwacyjna, tutaj by wypadało przynajmniej wleść. A nóż widelec mnie dostrzelał. No zobaczymy w sumie jak gra zareaguje na to, że będę chciał właśnie sobie pointa tutaj zaliczyć. Nie no, w sumie całkiem chillowo, nie? Co z tego, że wszyscy mnie gonili, nagle teraz przestali. Spoko. Tam muszę się na prosto udać, tak mi się wydaje. Dobre miejsce na autocie, no, tak jak myślałem. Dobra, raz i dwa. coś mi dzisiaj niestety męczy, kaszel. No lipka. Myślę, że jeszcze raz wylezę. Może już przypał. Mógł być. No, był. No dobra, spokojnie, spokojnie panowie. Ja muszę się dosłownie za mną. No nic, on mnie tu widzi. Nie wiem. Ajajaj. Jeszcze nie wiem, ale jak się dowiem, to ci powiem. No, cześć. What the hell? Widzieliście? Nie, znowu Mistlik? Znaczy Mistlik to. Gdzie was tu jeszcze jest? No nie ma sensu, żeby mnie wszystkimi cholera bić, no. No nie. Właśnie można było po prostu do tego schować siana. No coś mi zastrzeli naprawdę stąd. A ta jest, do chuja pana, zeskakujemy stąd. No widzę, cała chmara tu otoczyła, prawda, no ale... Jeszcze łucznik, nie? Jakby szczęścia było mało. Nie, mi to za dojebił. Dobra, nie. Co należy spierdalać? No, nie zdążyłem. Ale to jest pacyfistyczny w miarę. Dobra, kill. Altair, jakbyś się mógł ewentualnie uspokoić, prawda?
Nie nawet jakoś kosmicznie bardzo, nie? No ale chociaż trochę, bo to... Wiecie, nawet to nie mogę wojować. Okej, okay. I pewnie to jest ten moment, w którym zauważacie, że coś zmieniło w dźwięku, że dźwięki są szczęście dopasowane, że FPS-y nam spadły. Ale jakby to powiedzieć, witam po 5 latach. Odkupując tę serię zauważyłem, że jest mały problem. Mianowicie coś się stało dźwiękiem tutaj i w następnym odcinku prawdopodobnie. W związku z czym jest zaciążony te 8 minut, które nam zostanie tutaj tego odcinka nagrać tak troszkę po czasie. Tak, ale rzeczy, które tutaj powiedzmy może są warte powiedzenia po tych ładnych kilku latach, to to, że grałem z Asasyna jakby zarówno za pierwszym razem, jak i tutaj teraz z wami. Teraz oczywiście w cudzysłowie. Nie do końca sobie uświadomiłem, jak wielki wpływ miała ta gra. Tak jakby na kształtowanie młodego człowieka. I nie, tutaj nie ma niekoniecznie z reszty kultury, dur, gry są złe. Grałem przedkiwnie. Mam wrażenie, że to mniej od Asasyna zaczęło się jakieś tam zaciekawienie systemy historycznymi i w ogóle jakby opowiadaniem tych historii. Oczywiście dopiero za tym drugim podejściem, tak tutaj wam teraz opowiadam. Zapewne gdzieś po 8 odcinków będę opowiadał. O 7 krucjatach, o tym jak to wyglądało, o pewnych głupotkach, które tam się zdarzały, prawda? Bo jedna krucjata została zatrzymana. Na zasadzie przez to, że jej dowódca chciał poszarować przez jezioro, no i koń się poślizgnął i tak jakoś się niefortunnie stało, że wziął i umarł. A to płytka rzeka była. No ale uznali, że znak od Boga i się wycofali. No, tak, no, wiecie też pewnie, że z tych 7 krucjat tylko 6 wylądowało w Ziemi Świętej. Jedno uznali, że no to sobie w Bizancjum wylądujemy, no bo w sumie krucjata to krucjata Deus Vult, prawda? Tak, no też była miejscami rozwiązaniem wielu problemów. Ale dobra, nie wchodźmy tutaj. Były też krucjaty dzieci, krucjaty kupieckie. No, nie wchodźmy na czarny humor, bo to chyba nie... To chyba nie jest dobra droga. Tak co do wątpliwości, tak po latach. Kurczę, miejscami słyszę, że... Pokój z tobą, ten komentarz mi to, co widziałeś w mieście tych nikczemnych templariuszy. Już szkoda, kazano mi zabić tylu, teraz ilu zdołam przed pogrzebem twojej ostatniej ofiary Majadina. Z pewnością na moim miejscu rozprawiłbyś się z nimi w mgnieniu oka. Leszek zdań zawsze na prosie. Dużo się dowiedziałem, już nie podzielę się z tobą informacjami, kiedy wrócisz. Może jak ja nie dogram tego dźwiękowo, a nie dogram tego dźwiękowo, bo ja nagrywam, kurczę, ojeny. Dobra, to teraz pewnie jakby dopiero spadł przedźwięk. Ej, bo nagrywałem też wyjście dźwięku, żeby mieć co. Ej, to był błąd. I teraz jest pytanie, czy chcę tutaj te kilka minut jeszcze raz nagrywać, czy jakoś to magicznie dopasować i po prostu wyciąć tamtą ścieżkę dźwiękową. To jest dobre pytanie. No nic, postaram się zrobić tak, żeby wam się tutaj nic nie rozjechało w dźwięku. Mam taką wielką nadzieję. Tak, no po tych wszystkich latach moje umiejętności, jeśli chodzi o montowanie, owszem, trochę wzrosły, no wtedy montowałem, jeszcze jak dobrze pamiętam, ten program nazywał się Lightworks i używałem Goldwave'a osobno do nagrywania dźwięku, do jego obróbki. Natomiast to obróbku, jak słyszycie po przesterach miejscami, no to tak średnio wyszło. Chociaż teraz z drugiej strony Goldwave'a nadal używam. Tylko troszkę się aso tym zmienił, tak? No bo tak jakby inny programik, tak mi się wydaje, wtedy wchodził. Dzisiaj już jesteśmy na OBS-ie. Do montażu używamy DaVinci Resolve'a. No to ja sobie przeskok technologiczny, chociaż nie wiem, czy wtedy był Resolve w ogóle. Nie no, musiał być. Na pewno był. Ja nie byłem świadom tego. No to wiecie, ludzie się zmieniają. Co ja mam teraz na kanał? Kilka pomysłów. Może nie tyle na kanał, bo tak bym chciał chyba trzymać ten luźny tryb gamingowy. Mniej więcej te same dni publikacji, może ich liczba się będzie zmieniała w mniejszym lub większym stopniu. Ale jakąś ciągłość chciałbym
zachować. Mam wrażenie, że w styczniu wychodzi bardzo fajna gra, gdzie wątpię, żeby ktoś ją nagrywał. Mam też wielu trzy perełki, których nie widziałem ani na polskim, ani na zagranicznym YouTubie. Jakby można je nagrać. Perełki z typu takich bardziej archaicznych. I może wtedy jakby ta historia... nadal ładnych, żeby nie było. Może ta historia jakby was urzekną. Tak, widziałem też, że całkiem fajny mamy odbiór, jeśli chodzi o te ostatnie odcinki. Liczba subskrybentów niestety nie rośnie tak jak kiedyś przy Saints Row, co troszkę boli. No, ale nie można mieć wszystkiego, prawda? Tak, tutaj jeszcze by wypadało troszkę popracować pewnie nad dykcją, nad tym, żeby ten głos brzmiał trochę bardziej dźwięcznie. Chociaż oczywiście nie zawsze się da, prawda, no ale wiecie jak to jest. Tak, mamy kolejną próbę czasową. Czas leci, my się nie śpieszymy, bo i po co. I przyznam, że tak jakby po latach bardziej nie pamiętam co albo wam opowiadałem w jedynce i w dwójce, chociaż dwójki na pewno wam jeszcze nie pokazywałem i nie wiem czy pokażę. Dlatego, że nie wiem czy ją mam w ogóle. Ale pamiętam jak po nagrywkach tych odcinków. Bo jakby teraz macie je w innym formacie, tak? Tamte odcinki często miały po godzince, po półtorej godziny. Pamiętam jak między jakby nagrywaniem odcinków siadałem sobie i czytywałem te dane z Animusa albo po prostu siedziałem na Wikipedii i próbowałem zapamiętać ciekawostki. Tak, żeby was jakoś być może troszkę przytrzymać tutaj, może troszkę zachęcić, jeśli chodzi o tę warstwę historyczną. No tutaj nie oszukujmy się, tak? No dali nam dosyć wyjątkowe czasy. Końcówka XII wieku. Tak, XII czy XIII, a XIX czy jeszcze jest XII wiek. Tak mi się wydaje. No zakładał się do 100 lat, powiedzmy, tak? Oj. No przepraszam, co chłop powiedział? Dziwne rzeczy. Ale czas bardzo ciekawy. Chociaż dwójka pod względem, powiedzmy tak, może nie tyle merytoryki, co ciekawostek będzie, albo w zasadzie jest o wiele bogatsza. Tak, no bo między innymi, kiedy tam widzimy... Czemu jak mnie tam gonisz? Tam widzimy historię Ezio, już zbliżając się do XV wieku. Między innymi tam pamiętam, jak ludzie się czepili tego, że Ezio mógł być jednym z pierwszych ludzi w ogóle w Europie, oczywiście, którzy pili kawę. Bo faktycznie kupcy wtedy w Wenecji ją zaczęli sprowadzać jako jednym z pierwszych w Europie i takie... Lepiej zmusić ich do pościgu i piękne historie się kryją czasami za tymi grami. Zaczęłam rozumieć, dlaczego uważają, że jest to bardziej doskonałe. No, prawie doskonałe. Ale tymczasem będę kończył powolutku. Good luck.